Zatrzymaj nagrywanie, przycisk. Cześć mordy. Słuchajcie, bo znowu mi tu kurna ludzie doradzają, że zamiast gdzieś jechać, pieniądze zbierać, może byś się najpierw wybrał do bliższych miejscowości. O, nawet mi Mikołajki już podpowiadali. Albo żebym kogoś wziął i na przykład spróbował, czy gdzieś tam radę pojechać, nie? Na przykład tam do Zakopanego. Ja mówię, że takie wycieczki już były. To czemu tego nie pokazałeś, no? Doradzają mi, zamiast na przykład coś tam robić, to były propozycje, powiedzmy tam jakiś wycinanek z papieru robienia, czy czegoś tam, to z masy solnej, to takie rozmaite, nie? I dlaczego teraz się nie słucham takich doradców? No bo mordy, ja już się kiedyś słuchałem doradców, bo myślałem, że czymś tym to osiągnę. Siostra tego Tasa, Kutasa, posła, a to czego ona nie załatwiała mi, jakich wyjazdów, a to wyrób paszport, masz jak najszybciej paszport wyrobić, bo już tu wycieczka na Białoruś. No mordy, ja wsiadłem od razu w autobus, pojechałem, wyrobiłem paszport, a później się okazało, że tylko takie żarty były, no co. Tak samo dlaczego na akordonie przestałem grać, bo mówiła, że tu pan poseł się tobą zainteresował, a ty takie rzeczy robisz, jakieś usza na harmonii, my czegoś takiego nie tolerujemy, bo to jest takie uwłaczające wielkiej eminencji tego normalnie. Tak właśnie, o to chodziło, nie? Jej syn jest wielkim muzykiem. No mordy. Później się okazało, że jej syn nie jest ani znanym, ani wybitnym, ani wielkim muzykiem, nie? I takie to były właśnie historie z tym związane. Tak samo jak stałem pod blokiem, to już wam wielokrotnie opowiadam, jak stałem, czekałem na Junaka pod blokiem, że no, że po prostu tam Junak jedzie, warczy i w ogóle. Coś mnie podkusiło, bo kiedyś tamtego się okazało, że facet, ja dzwoniłem tam u rozmaitych ludzi w Wełku, nawet nikt o mnie nie słyszał. Gościu mówi, że nawet nie kojarzy, kto by mieć tu Junaka z koszem. Tak samo ani tam motolotni nie mieli. Ta cała eskapada o mnie nigdy nie słyszała. Ona brała informacje z dupy i obiecała mi, żebym się chwalił, nie? Jak tu telewizja przyjedzie, jeszcze tam było mówione, żebym tam nikomu nie ufał, tylko im, bo oni mnie nie oszukują, nie? No. Tak samo mordy. Są rzeczy, na które się nigdy nie zgodzę, bo mi tu proponuje zmiany nazwy kanału, tematykę, że powinienem kręcić coś o osobach niewidomych, a nie jakieś takie rzeczy. No mordy, no to jest w końcu mój kanał. Tak samo jak nieraz są takie głupie dorady, nie? Bo mówię, że harmonikę rozebrałem. Znaczy teraz nie, ale kiedyś tam dawniej muszę ją znowu rozebrać, wymyć, wyczyścić. Bo ją trzeba czyścić, jak ktoś mi doradza, to takich rzeczy to się nie rozbiera, bo to musi być tak zrobione jak fabryka. To weź odkurzaczem może wyczyść, a nie, bo tam wody nalejesz, to nie wolno takich rzeczy robić, nie? Tak samo były na przykład dorady, też doradzali mi, tak jakby, że rower, żebym komuś dał do przerobienia, bo to musi mieć i fotelik taki z pasami, żebym ja nie spadł z tego siodełka. O, a właśnie, co mi się przypomniało a propos roweru, żebym nie śleciał normalnie z tego siodełka, bo mógł pierdolnąć na asfalt i się połamać, no. I że to powinny być trzy koła, tam coś bym musiał komuś dać, by ktoś puknął, stuknął, coś tam przywiercił, jakieś kółka założył boczne. O, właśnie, na bocznych kółkach to już wam też opowiadam. No i hamulce. Że hamulce muszą być w genderach, bo to musi być mocne, albo na oponę. Ja mówię, że tu są mocne hamulce, nie? Bo tu są tarczowe. A ktoś mówi, ty zawsze jesteś mądrzejszy, jak ci takie małe kółko zahamuje rower? To mówi, musi być silny hamulec, nie? No, a nie jakieś tam takie z cienkiej blachy. No mordy, ludzie się wypowiadają na... chcą być zawsze mądrzejszy od kogoś. Wypowiadają, a jak na przykład tutaj taki jeden też był, subskryber go jakiś poprosił, żeby coś tam nagrał, jak gra, bo mi tu doradzą. On powiedział, że nie ma takich, że nie ma
czasu na takie rzeczy. A facet twierdził, że gra na wszystkim, nie? Druga rzecz, tu mówili już, to była afera przez to, że mam to pousuwać. Ja powiedziałem, że nie usunę. Powiedzieli, że mnie do sądu podadzą, jakoś nie ma pozwu jeszcze. Trenę kolarzy niewidomych. Ja je mówi, bo to z Olsztyna, nie? Prowadzę klub dla niewidomych rowerowy. Mówi, ja jestem trenerem kolarzy niewidomych, ale niewidomi to sprawa beznadziejna, bo oni tam widoczności nie mają. Ty jeszcze sobie tam na YouTubie trener kolarzy niewidomych, nie? No. I jedynie doradztwo, co było z Polskiego Związku Niewidomych, to był jakiś 2016 rok, żebym mordy rowerek stacjonarny sobie kupił. Nie? I tak doradzają, no. Tak jak na przykład ktoś mówił, że tam się żadnego oleju nie leje do trąbki, bo to uszkodzę sobie trąbkę i będzie problem, będę musiał oddawać na gwarancję. No mordy, no. Ktoś tu doradza, że na gitarze bym się uczył grać, bo tam jest tylko kilka strun i w ogóle. No i takie, grałeś na gitarze? Nie grałem, ale widzę, jak grają, nie? No. I takie to są rzeczy, na przykład doradzali tam z rowerkiem stacjonarnym, to żebym to robił, to żebym... Kiedyś mordy takie rzeczy robiłem tam, że wierzyłem tam komuś, że coś chce pomóc. A nie, żeby tylko się pokazać na Facebooku, jaki on to dobry jest, nie? Bo jak ktoś chce coś pomóc, to pomoże. I się nie chwali, tak jak Grzesiek. Się nigdy nie chwalił, że do mnie przyjeżdża. Kiedyś opowiada taką sytuację. No mówi, w pracy tam ktoś do niego. Jak telewizja do chłopaka przyjechała, to... pojechałeś, ale tak to ani razu pewnie u niego nie byłeś. A on, to był taki czas, że on co tydzień ze mną jeździł, nie? Przyjeżdżał. No, i tak to mordy jest. Tak samo i z tym akordeonem. Ja zrezygnowałem, bo mówię, może coś kurde naprawdę robi mnie tak, czy coś, no. A mi zależało tam na wyjazdach, których nigdy nie było. I przestałem grać. Na 7 lat rzuciłem akordeon do szafy. Już kiedyś przestałem grać, później znowu przestałem grać, nie? No i w tamtym roku, pod koniec roku wróciłem do gry na akordeonie. I tyle, bo pomyślałem, że nie ma co patrzeć na doradztwo ludzi, jak na przykład kiedyś ktoś mówi, że laskę powinienem nosić gdzieś tu, tak o, przy sobie, a nie nią machać tak o, przed sobą, nie? Tak się właśnie ludzie wypowiadają, nie mają nic mądrego do powiedzenia, ale chcą, żebym ja się zachowywał tak, jak ktoś tam chce, nie? Czy na przykład tam zamiast tego robił, to jakieś rzeczy z modeliny tej lepił i tak dalej. No, także rower przerabiał, bo on twierdzi, że tak powinno być to zrobione. A propos Grześka, no to on tutaj przyjeżdżał często, on tutaj tygodniami nieraz, znaczy co tydzień był, nieraz dwa razy w tygodniu jeździliśmy sporo, no ja z nim kilka tysięcy kilometrów na soskałem na tandemach. Także tak to wyglądało, no a teraz nie jeżdżę, bo nie mam z kim. Ktoś mi tu proponuje, żebym przerobił. Sikorski alarmuje. Sytuacja jest bardzo poważna. Co? To ja wiem, że poważna zawsze była. I na przykład, żem kierownicę zmienił, bo to nie może być taka kierownica. Żem tą na przykład dla Grześka przyczepił na te opaski, te trytytki, a tu założył inną kierownicę. No i takie mordy to są właśnie perypetie związane z doradztwem, nie? No. I doradzają na przykład, żebym sam nie chodził gdzieś na zakupy czy coś, że ja muszę to z opiekunem robić i takie tam mordy, wiecie o co chodzi. Dlatego ja się nie słucham już nikogo. Pysk mnie boli, katar mam. No pysk mnie to akurat od trąbki trochę boli, bo dzisiaj z godzinę pograłem. Moim zdaniem coraz fajniej mi to wychodzi. I mam nadzieję, że mnie nikt nie zniechęci do grania na akordeonie czy na trąbce tam. Nieraz wam coś może jeszcze wrzucę, mam trochę nagranych utworów, to jak nie będę miał co wrzucać, to wam powrzucam to. Także do usłyszenia, do zobaczenia, zostawcie łapę, subskrypcję, komentarz, pamiętajcie mordo obserwacji TikToka, subskrybowaniu mojego kanału i mojej rzutce. Idę, bo mi ręka zesztywniała. Bajo!